Hej, nie wiem, co z tego vloga będzie, ale może coś będzie. Mam na imię Iwona i zapraszam Was na nowy filmik, na nowy vlog. W sumie jest dziś, może z jutra, jeszcze zobaczymy, nie wiem. Dziś mam wolny dzień, bo jest 12 listopada i mam w planie posprzątać ten mój syf tutaj. Tak, dokładnie. I ogólnie ogarnąć się tu życiowo i odpocząć. Dziś też idę do koleżanki na chwilę, a więc się z tego bardzo cieszę. No i cóż, jak Wam się podoba, to łapka do góry i zapraszam, zostańcie ze mną na dłużej. Dziś typowy studencki, domowy vlog z akademika. No, akademika. Tak, nie z domu, tylko z akademika. Zaczęłam ostatnio mówić na akademik dom. No to cóż, życie i tyle. A teraz patrzcie, jaki mam tu syf, bo tak, mam czasem tu syf. Niestety trzeba się do tego przyznać i wziąć tę naklatę. Ja wzięłam. Hejo, ja właśnie wracam z akademika, idę do mojej koleżanki, w sumie jadę autobusem i kropi, jest zimno ogólnie. Dobrze, że mam kurtkę przeciwdeszczową, bo nie wzięłam w sobie parasola i totalnie nikogo tu nie ma w Kortowie, aż tak dziwnie. O nie, jak zawsze mi się but rozwiązał. Standard życiowy, mój problem życiowy, że się mi but rozwiązuje. Dobra, a ja lecę na autobus, żeby się nie spóźnić. Woda, żeby pić, bo trzeba pić dużo wody. Pamiętajcie, a ja zbiegam. Kurczę, szkoda, że z takim zapasem czasu nigdy nie chodzę na przystanek, jak mam zajęcia, bo zawsze muszę lecieć. A teraz mam jeszcze 10 minut na autobus, więc to jest masa czasu, a wzięłam sobie książkę, więc mogę poczytać trochę książki, z czego się bardzo cieszę. A fajnie, że nie ma za zimno, bo mogę spokojnie siedzieć i jestem sama na przystanku. Nie ma tu nikogo wokół mnie, więc w ogóle super. No ale jak jest dzień akademicki, to nigdy mi się nie udaje wychodzić wcześniej z akademika. Zawsze na cyk. Takim cykiem, że ostatnio musiałam jechać hulajką na wydział, bo bym się spóźniła na zajęcia. No, więc super. Ja wróciłam do akademii już jakiś czas temu, teraz właśnie robię sobie klasy, w sumie 20:30 już. Ja nie wiem, gdzie ten dzisiejszy dzień uciekł, ale byłam u Uli przez długi czas u mojej koleżanki i tak po prostu jakoś to minęło. Ja właśnie robię sobie kaszę z tuńczykiem, kukurydzą i oliwkami czarnymi i będę sobie jeść, bo jestem bardzo głodna. Oglądam też sobie trochę YouTube'a i za chwilę lecę czytać książkę, bo rozpoczęłam czytać Złączeni honorem. Tak, to jest ten drugi, który się nazywa, że wam powiem, poczekajcie chwilę. Wyciągnę książkę i wam powiem, bo zaczęłam czytać Dianę, ale ta czcionka jest słaba. Złączenie obowiązkiem. Drugi tom serii Cory Riley, mafijnej serii. Jak na razie jest w porządku, chociaż zobaczymy, co będzie. Ale po prostu taka zwykła do poczytania, do, wiecie, tak do rozluźnienia się super. I właśnie taką książkę na dziś potrzebuję. Więc lecę jeść, pić herbatkę, czytać i trochę oglądać YouTube. Znaczy, czytanie i oglądanie osobno, że tak powiem, bo ja nie łączę tych rzeczy dwóch. No i cóż, za chwilę będę sobie czytać, a na razie troszkę oglądam, bo no, zjem, oglądam i później będę czytać. O, tak, w ten sposób, dobra, a ja zmykam, bo trochę mówię zagmatwanie. Do zobaczenia później, pewnie już w sumie jutro. Hej, hejo, pierwsza dziś coś mówię, jest 9:50, jest sobota.
Ja za chwilkę lecę do galerii, z koleżanką lecimy, ja muszę kupić sobie podkład jaśniejszy niż mam i w sumie ona chce pójść do Pepco i gdzieś tam jeszcze, ale już nie pamiętam gdzie, więc lecimy na chwilkę tak po prostu pochodzić. Może Anusz coś nam rzuci w oko, nie wiem, zobaczymy. Ja jestem właśnie po śniadaniu, w sumie po śniadaniu dużo mówiąc po jajecznicy, bo nie mam chleba ani żadnego pieczywa, więc po prostu zjadłam jajecznicę. Ja też będę chciała jeszcze skoczyć na zakupy spożywcze, ale to już chyba do Lidla, jak już będę wracać z galerii. No i cóż, ja jestem już ubrana, czekam aż koleżanka napisze, bo po mnie podjeżdża autem, mam tak jeszcze około 20 minut po akademiku, więc fajnie, może w ogóle zacznę czytać jakąś książkę. O, na propos książki. Skończyłam wczoraj, w sumie zaczęłam i skończyłam wczoraj czytać Złączeni ich obowiązkiem, Coli Riley. I muszę powiedzieć, że ta książka, nie wiem, nie przekonała mnie do siebie, dobrze się ją czytała, w miarę szybko, bo to jest bardzo lekka literatura, ale jakoś to zachowanie bohaterów, nie kupiłam tego do końca. Znajomy akurat głównego kapo mafii chicagowskiej, chicagowskiej, tak dobrze mówię, czyli Dantego. I mamy dziewczynę, no wiadomo, że dziewczynę Valentinę, która jest wdową po mężu. Okazuje się, że jej mąż był homoseksualistą i ukrywała to, ukrywała w mafii, bo inaczej po prostu zabiliby go. Ukrywała to, to był jej najlepszy przyjaciel dzieciństwa i właśnie zgodziła się do niego wyjść za mąż. Jeżeli chodzi o Dantego, to on też jest wdowcem, on stracił żonę, żonę kochał i nie może się nadal pogodzić z jej śmiercią po 4 latach od śmierci, ale z racji, że jest kapo, to musiał wziąć sobie nową żonę. I oczywiście małżeństwo z obowiązku, bo tak trzeba. I jeżeli chodzi o książkę, to niektóre tutaj te zachowania Dantego po prostu dla mnie były poniżej wszystkich możliwości. Rozumiem, że zimny, że chłodny, ale nie w taki sposób. I to potem, jak się w ciągu chwili zmienił, to no, nie kupuję tego, to było trochę sztuczne. I ogólnie cała ta książka jakoś tak oprócz... nie wiem, ja lubię romansy, lubię obyczajówki, ale tutaj wiem, że mi się to dobrze czytało, ale wiem, że coś było nie tak, ale nie potrafię tak uszczknąć wam w słowach, o co mi dokładnie chodzi, bo nie wiem, jak to nazwać, ale właśnie brakowało mi tu takiej realności, a nie wiem, zabrakło czegoś takiego, czegoś, żeby to było dobre. I nie wiem, czy będę kontynuowała serię do mafijną. W sumie chyba pierwszy tom z tego, co pamiętam, bo czytałam go rok temu ponad, też mi się chyba za bardzo nie podobał. Już muszę to sprawdzić. To było Złączeni honorem. Już sobie sprawdzę. Lubimy czytać. Ja to dałam 7. No to jak dla mnie to takie jest, że była dobra, ale widzę, że nie dałam żadnego komentarza, więc nie wiem. No, mam jeszcze wątpliwości, czy się muszę zastanowić trochę, ale myślę, że nie będę kontynuować dalej tej serii, tak mi się wydaje. Dobra, to na razie tyle. Ja teraz może rozpocznę czytać Miasto w chmurach Doera, bo mam tutaj, zobaczymy, może tak zrobię. Dobra, ja znikam, do zobaczenia później. Bye, bye. Właśnie wróciłam z zakupu, wróciłam z Galerii Warmińskiej i z Auchan Oszołom, zależy jak mówicie, zwał jak zwał. Kupiłam kilka rzeczy, jestem zadowolona i w sumie wam szybko je pokażę. Może zaczniemy od tego, że była dziś zbiórka na Kingę, na taką dziewczynkę, która choruje na SMA i właśnie z koleżanką sparłyśmy, kupiłyśmy ciasto, więc będziemy mieć, będę mieć ciasto, bo Ula kupiła inne, ja kupiłam inne i tutaj mam pierniczkę chyba. I do tego mam też ciasto owocowe, więc w ogóle będzie super, bo będę mieć coś do kawy na jutro, na dziś, więc jestem zachwycona. W sumie może wezmę na spotkanie. O, to w sumie nie jest taki głupi pomysł. No i cóż, ja dzisiaj głównie jechałam po podkład i po przyprawy.
Więc przepraszam, no to pierwsze wzięłam sobie dwa trendy luncha. Jeden jest hummus, który jest przepyszny, jak nie jedliście, to go spróbujcie, albo rok tam jadą. I on ogólnie nie jest dostępny wszędzie, ale właśnie na przykład w Amham jest. I moją standardowe orki szwercimele pomidory. W sumie jeszcze mam inne opakowanie, ale zdjęłam, bo tam jest tańszy, więc czemu by nie. Dodatkowo wzięłam masę. Widziałam, tak już na koniec przyprawę do kawy, chai latte, zobaczymy, czy będzie smaczna, czy nie. Za chwilę będę testować i dam Wam znać, czy jest w porządku. Dlatego standardowo passata, bo wiecie, że ja uwielbiam makarony i wszelkiego rodzaju kaszę właśnie z passatą. Śmietankę do kawy, ale też do mięska. Wzięłam tu kawałki, pierwszy raz wzięłam amchanowski, zobaczymy, czy mi stosuje, czy nie. Daftona słodka kukurydza. Trzy bułki kajzerki i dwa pesta. I w sumie, jeżeli chodzi o zakupy w Auchan, to są wszystkie. Jeszcze Wam pokażę, co wzięłam w Hebe, bo byłam w Hebe. Ogólnie poszłam po gosz, to jest podkład. Ja wcześniej miałam 0,4, ale troszkę za ciemny, więc teraz wzięłam 0,2, powinien być dobry. Zobaczymy, tutaj patrząc na moją rękę, to się fajnie, powinien być dla mnie idealny. Tak patrzę troszkę jeszcze. Ciemno, robicie troszkę z pudrem, ale widzę, że się super skomponował z moją skórą, bo tutaj właśnie mam, chyba teraz się nie ten, właśnie dałam troszkę i było w porządku i już Wam zradziłam. Wzięłam jeszcze tusz do rzęs, też z Gosha. Mimo, że kupiłam ostatnio tusz do rzęs, też właśnie z Gosha, który uwielbiam, to ja mówię, pani, ale ja w sumie kupiłam ostatnio, mam już jeden, więc nie potrzebuję. Pani mówi, ale popatrz na cenę, jaka jest. I był za 16 zł. Normalna cena to 65 zł. Nie wiem, czemu taka promocja, więc stwierdziłam, że dobra, biorę. Na razie go nie otwieram. Jest zalaminowany, więc po prostu otworzę go, jak będę potrzebowała, bo w sumie mam teraz dwa tusze. A no, w sumie to głównie używam jednego. I kupiłam też taki podkład pierwszy raz z Dali. Nigdy nie brałam, najczęściej brałam z tego, nie wiem, zapomniałam, jak się nazywa ta firma. To taka stricte, by the way. Bo ostatnio jak właśnie wzięłam z tej firmy, prawdowało mi się, że jest dobra, to i tak mi szybko schodził lakier, więc wiedziałam, że teraz w sumie potrzebuję tylko na 2-3 dni, więc taki tani za 5 zł, to czemu by nie spróbuję, czy będzie w porządku, czy nie będzie w porządku. No dobra, to są wszystkie zakupy, które ja zrobiłam. No i cóż, dobra, ja zmykam, lecę to pochować. Dziś tutaj chcę w pokoju trochę posprzątać, bo muszę w końcu posprzątać, ogarnąć rzeczy w szafie, zrobić pranie. Więc dalsza część to będzie taka stricte część z akademika, życie w akademiku. I troszkę będę chciała porobić kilka rzeczy, a wiecie, to tak na spokojnie, mam jeszcze czas. Dzisiaj, widzicie, mam dzień w akademiku. Robię właśnie pranie, w sumie już drugie, bo jedno zrobiłam ubrań, a drugie robię pranie pościeli i ręczników, nie ma ich teraz. W sumie pomyślałam, że może w tych filmikach będę Wam dawać takie krótkie wstawki książek, które na przykład
zobaczyłam i jestem nim zaciekawiona. A tutaj mam chyba w ogóle takie odbicie od tego, że miałam tak rękę po prostu. Tak mi się wydaje, nie jestem pewna. A więc w ogóle znalazłam teraz 3 ciekawe książki, może Was zainteresują. Na pewno którą z nich za chwilę zacznę czytać. Pierwsza to jest Turystka Jung Kuen. I tutaj mamy, że Koyuna od lat pracuje w tej samej firmie turystycznej, specjalizującej się w organizowaniu wypraw w miejsca spustoszone przez katastrofy. I decyduje, chciałaby zmienić pracę, bo ma napastliwego szefa, ale otrzymuje możliwość wyjazdu na zagraniczny wyjazd do jednego z najbardziej ekskluzywnych miejsc, jakie mają. I tak się zdarza, że ona odłącza się od grupy w pewnym momencie i jest ściągnięta w katastrofę, w sfabrykowanie katastrofy ekologicznej, żeby ta wyprawa była ciekawsza. No cóż, jestem jej ciekawa. A i tutaj jest, że ta właśnie autorka studiowała turystykę, więc też ma bardzo ciekawą okładkę. Dobra. Drugą książką, na którą się zastanawiam, która mi się w sumie teraz podobała, to jest Aiki z Shara Wheeler. I to mamy historię, obyczaj, trochę romans. Mamy dziewczynę, mamy Chloe, która wraz z jej mamami przeniosła się na słonecznej Kalifornii do Alabamy i spędziła tam 4 lata w chrześcijańskiej szkole, gdzie walczyła o to, żeby móc przemówić na zakończenie liceum. Jej największą rywalką była właśnie Sara Wheeler, doskonała uczennica, królowa balu, córka tatusia, córka dyrektora. I w sumie jedyne, co może jej to przekroczyć, że przedstawić, czy właśnie 12 godzin przed tym balem, czy jakoś tak przed tym zakończeniem, właśnie Sara zniknęła i pocałowała Chloe, i pocałowała też 2 inne osoby. Jestem ciekawa, jak to się potoczy, jak tam w ogóle będzie. Nie czytałam całości tego opisu, bo dość lita się na tekstu i już mnie to przeraziło, więc stwierdziłam, że odpuszczam. Więc to jest druga książka, Obyczaj. I trzecia książka to jest nowa książka Susan Collins. Nie wiem, czy nowa za granicą, raczej nie, ale nowa w Polsce. To jest Gregory, niedokończona przepowiednia. Tutaj mamy książkę młodzieżową dla dzieci, ale ja po prostu uwielbiam Igrzyska Śmierci. I w sumie jestem ciekawa, tutaj jakaś pierwsza część fantastycznej serii bestsellerów do Igrzysk Śmierci. Kto by się z tego powiedział, kto by uwierzył, to na to by wpadł, że pod Nowym Jorkiem jest tajny podziemny świat zamieszkany przez dziwnych ludzi i ogromne stworzenia. Może być ciekawy i to teraz krótka książeczka, 250 stron. Więc no cóż, zastanawiam się, którą z tych 3 książek przeczytać. A ja chyba teraz lecę nagrać filmik dla Was. Tak mi się wydaje, ale to światło tutaj jest słabe. Nie wiem, co zrobić. Do zobaczenia później. Ja się do Was nie odzywam. Jest już niedziela, 13:30. Ja właśnie siedzę nad artykułem, tekstem, w sumie książką, który mamy na jutro na ćwiczenia z PRI, czyli z psychologii różnic indywidualnych. Musiałam się chwilę skupić. Właśnie sobie przerabiam o chronotypie, bo jutro będziemy mieć o chronotypie. I w sumie jest już późno. Nie wiem, co się stało z tym czasem, ale też późno wstałam. Miałam wstać o 8, a wstałam o 10, więc tak wiecie. Dałam sobie po prostu czas na pospanie, żeby odpocząć. I cóż, ja sobie teraz czytam. Za chwilę będę robić inne rzeczy, bo jeszcze chcę poczytać na rozwojówkę na środę. Troszkę pouczyć na kolokwium z angielskiego. I
Obecnie czytam książkę Gregor i Nieskończona Przepowiednia. Jest to fantazy młodzieżowa, pierwszy tom z trylogii pani Susan Collins. Właśnie zaczęłam czytać, bo lubię panią Susan Collins, lubię ogólnie Igrzyska Śmierci, więc stwierdziłam, że poczytam. I jak na razie jestem na 50 stronie, jest w porządku, jak na razie dobrze mi się czyta. Mamy świat podziemny, mamy na ziemię i podziemie, i chłopak trafia do, razem ze swoją siostrzyczką, właśnie Gregor, trafia ze swoją siostrzyczką do świata podziemnego, podziemia, gdzie mamy świat ludzi, świat i świat innych, tam jeszcze robaków innych. Oni tam trafiają przez komin swojego domu, w którym nagle się pojawiła para i w sumie wejście było w ich pralni i po prostu pojawiła się para mgła i tam ta dziewczynka mała botka, dwulatka, tak podeszła do tego, jak po prostu Gregor chciał ją złapać, żeby nic jej nie stało, i w tym samym momencie spadali w dół, w dół, w dół i trafili właśnie do świata podziemnego. Okazało się też, że jest jakaś przepowiednia z nimi związana, ale co tam będzie dalej, to nie wiem. Ogólnie się przyjemnie czyta. Książka dla dzieciaków, dla młodzieży. Myślę, że taka będzie w porządku. Zobaczymy, co będzie dalej. A ja teraz lecę, w ogóle zaczęłam robić już obiad, bo za chwilę będę kończyć czytać tutaj te części, które mam przeczytać, rozdział pierwszy. A jestem już dość głodna, a więc będę coś jeść. No w sumie na dziś mam dość intensywne plany, bo wczoraj to bardzo mi się nic nie udało zrobić. Chciałabym jeszcze zmontować filmik, chciałabym zaplanować jedną rzecz, mam później spotkanie, no i właśnie jeszcze rozwojówkę i skończyć teraz tutaj o chronotypie. Więc dobra, ja już zmykam, bo dziś czas jest cenny, a wczoraj sobie tak trochę, wiecie, odpoczęłam i w czwartek w sumie też, znaczy w piątek, więc się cieszę. Dobra, ja zmykam, czytać dalej. Hej, dziś ta niedziela była nudna i dla mnie się dużo działo. Miałam spotkanie, które sobie dopiero teraz się skończyło, a dla was nie miałam za bardzo pokazywać, ponieważ się uczyłam, trochę czytałam książkę, byłam na spotkaniu i teraz wróciłam i też się muszę pouczyć, ale oglądam jeszcze troszkę YouTube'a, żeby trochę, wiecie, odpocząć. I ja już z wami przyszłam się pożegnać. Czasem takie dni spokojniejsze też są bardzo potrzebne. I w sumie taki jak cały ten vlog był dość spokojny, tak mi się wydaje. Ogólnie jestem trochę zła na siebie, bo nie zdążyłam wziąć rzeczy z pralni, a wiem, że są już suche, a chciałam je dziś zabrać, no ale trudno się mówi, dopiero je jutro wezmę, bo już pani zamknęła mi pralnię i tyle. I prawie jak ja wszedłam do akademika, to pani schodziła na dół z zamykania. Życie. Tyle. No dobra, a ja się z wami kończę, więc się z wami żegnam. Jak wam się taki filmik podobał z akademika, typowy, tu łapka do góry i zaprzestańcie z nami na dłużej w moim świecie, w moim życiu, a ja już zmykam.